Miejsce. Spotkania. Dzisiaj w studiu ten, chociaż w niektórych kręgach znany jako ojciec tego albo ojciec tego drugiego, czy syn tego albo mąż tej. Dziwaczna zapowiedź, proszę Państwa, ale to jest zapowiedź z życia wzięta. Zaraz będę się tłumaczyć z tej dziwacznej zapowiedzi, a rozmawiać będziemy o rodzinie, o historii, o tym, jak być właśnie taką rodziną, drużyną i to wcale nie z małymi bobasami, bo to jest łatwe, ale z dorosłymi dziećmi. Oni tacy są, to widzieliśmy wszyscy, bez względu na to, który jest tym, którego najlepiej znamy. Tomasz Łysiak, pisarz, dziennikarz, scenarzysta. Dzień dobry. Dzień dobry. Syn tego Łysiaka, ojciec tego Łysiaka, ojciec tego Łysiaka i mąż tej Magdaleny, tak? Tak. Syn tej matki. Ale wiesz, że tak jest? Wiem, że tak jest i słuchaj, najzabawniej było jak rok temu mniej więcej, czyli w okresie, w którym już wybuchła cała ta sprawa z nominacją do Oscara dla tatka, okazało się, że syna tego Łysiaka przeszedłbym na pozycję ojca tego Łysiaka. No tak, właśnie. Niezmiernie to było zabawne, no ale też piękne, prawda? No ale jesteś też tym Łysiakiem, bo ja miałam taki tydzień właśnie tak. Przy okazji Oscarów, kiedy ktoś mnie zapytał, ale czy to jest syn tego Łysiaka? To tego Łysiaka syn ma nominowany film? Ja mówię, tak, tego Łysiaka. I później ktoś pyta, a czy to jest wnuczek tego Łysiaka? I później zobaczyłam gdzieś w komentarzu u ciebie, że ktoś dopytywał, a czy dziadek wie? I tak sobie pomyślałam wtedy o sobie, że ja twoją żonę obserwuję na Twitterze za rzeczy, które ona pisze związane z jej profesją, ale też zacięte komentarze. I ja nie od początku wiedziałam, że to jest ta Magdalena Łysiak. Więc jesteście takim rodem w Polsce. Ale handlujecie między sobą, kto jest bardziej tym? Nie handlujemy oczywiście. A nam jest bardzo miło, bo czasami się do nas odzywają różni ludzie, choćby na Twitterze, mówiąc, że fajnie, że jesteśmy. My też się cieszymy, że jesteśmy i dzielimy się tym. Rzeczywiście doszliśmy do wniosku w pewnym momencie, żeby poza tym, co robimy zawodowo, żeby pokazywać, że jesteśmy rodziną. Bardzo dużo naszych przyjaciół, ja jestem rocznik 70 i myśmy wchodzili w taką dorosłość w momencie przełomu. Maturę zdawaliśmy w 89 roku. To prawdziwy przełom. Ja się w Magdzie zakochałem jeszcze w szkole podstawowej, więc my w ogóle jesteśmy takim... Od zawsze razem. Od zawsze razem. Mamy co wspominać, bo mamy jak wspominać szkołę. Byliśmy parą w liceum, później tam różne historie były, ale po prostu znamy się bardzo długo i myśmy wchodzili w taki czas właśnie tego przełomu razem ze swoją dorosłością. Nazwijmy to tak teraz, patrzę, dorosłością, no ale powiedzmy, piękni 20-letni byliśmy wtedy, kiedy tutaj był ten cały przełom lat 90. I to jest ważne, bo jako młodzi ludzie, którzy zaczynaliśmy takie dorosłe życie i też wzięliśmy ślub, mieliśmy dzieci młodo bardzo, jak na tamten czas, bo myśmy wzięli ślub mając lat 22, Tadek się urodził, jak mieliśmy lat 23, 4 lata później jeszcze Kazio, no ale większość naszych przyjaciół czy naszych znajomych nie miała wtedy dzieci młodo. Generalnie już wtedy panował taki raczej to myślenie, najpierw skończ studia, miej pracę, a dopiero później dzieci, co skutkowało tym, że wielu z tych naszych znajomych rzeczywiście miało bardzo późno dzieci. Ale też z drugiej strony, jak popatrzyliśmy na losy naszych przyjaciół, takich jeszcze właśnie z liceów, ze studiów, bardzo dużo tych małżeństw się porozpadało. Mieliśmy w ogóle takie, do tej pory mamy takie wrażenie, że gdzie się nie rozejrzymy, to są jakieś historie, to są jakieś tragedie rodzinne, to są tragedie, mówię, w sensie takim, że to są jakieś rozstania, pęknięcia. Myśmy naszą rodzinę uratowali przed pęknięciem i myślę, że to, że jesteśmy razem w taki właśnie świadomy sposób, to jest swego rodzaju dar. Tak to traktujemy, że to jest dar
Wiem, że to są takie słowa, które, wiesz, brzmią bardzo górnolotnie, że to dar, łaska, ale tak na to patrzymy. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że tak nasze życie się potoczyło i myślimy sobie, że jeśli to dostaliśmy, a dostaliśmy też to od wielu wspaniałych ludzi, z którymi się spotykaliśmy, z bardzo różnych kręgów, środowisk. W pewnym momencie doszliśmy do wniosku, jak chłopcy byli jeszcze właśnie dość mali, doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy też pójść taką drogą wiary, pogłębić to. Jeździliśmy na warsztaty dominikańskie, jeździliśmy w góry z nimi. I spotykaliśmy wtedy też inne małżeństwa, które trochę poszukiwały, tak jak my, czegoś głębszego, czegoś, co nas jeszcze mocniej scementuje, co będzie prawdziwe. No i niejako obroniliśmy się przed tym, co może być niebezpieczne ze świata. I udało nam się tę rodzinę dość pieczołowicie w tym trudnym świecie właśnie mediów, przeróżnych innych historii, które są dookoła, zachować. I jesteśmy bardzo za to wdzięczni. W związku z tym staramy się o tym mówić. To, co my widzieliśmy, bo widzieliśmy was, właśnie Oscary były takim momentem, kiedy zobaczyliśmy waszą rodzinę, ale nie na tym jednym zdjęciu. Jakby łatwo jest się fotografować z bobasami i dziećmi do 10 roku życia, może coraz niżej. Natomiast wy pokazali... No, nie zawsze łatwo. No właśnie, może nie zawsze łatwo, ale ta rodzina razem jest, prawda? Razem, no tak, jeździ na wakacje, razem spędza czas. Może te dzieci to są tak zwane dzieci szczęśliwych rodziców, czyli płaczące. No ale jednak nie jest to, rozumiem, tak, że jest to dość jesteś oczywiste. Osobno. I teraz przychodzi gala Oscarów i te wszystkie przygotowania i widzimy... twojego syna, jego paczkę znajomych i ludzi, którzy pracowali przy filmie i widzimy was, rodziców, brata i wy jesteście wszyscy razem, wspieracie się w tym i nagle sobie myślimy, tak, to jest coś, o co większość rodzin w Polsce walczy, marzy, no ale właśnie, czyli to było świadome, to mimo to, że zaczęło się to rodzicielstwo wcześniej, wy może nie do końca mieliście to zaplanowane, ale cały czas tego szukaliście, to nie było tak, że wam się to udało. Tak, myślę, że na wszystko trzeba zapracować. Nie ma nic za darmo. A jeśli chodzi o te chwile, które tam spędzaliśmy na Oscarach, one rzeczywiście były niesamowite. Ja bardzo dziękuję tatkowi, jestem bardzo mu wdzięczny, że on znowuż mówił, ja sobie nie wyobrażam tego, żeby was tam nie było. Myślę, że to każdy rodzic chce, znaczy, coś takiego usłyszeć. Ale to też pokazuje, jakimi rodzicami jesteście. My musimy być razem. Jaka tam więź jest. Wiesz co, tak myślę, że jakby ktoś prześledził twoje zawodowe życie i twojej żony, to by uznał, że wasze dzieci to tak do kołyski już miały czytaną trylogię. Zamiast bajek jakiegoś tam Bolka i Lolka, to musieli oglądać historię życia jakichś malarzy i w ogóle znali epokę na przykład renesansu od początku do końca. Tak ich wychowywaliście, czy nie? Czy było normalnie? Wiesz, to mam wrażenie, że było dość normalnie. Chociaż siłą rzeczy to, co jest wokół, to w taki naturalny sposób, to, co jest wokół w domu, to stwarza taką atmosferę, powiedzmy, w której te dzieci są i się wychowują. Ale to tak? Znaczy, że jedni znali Bolka i Lolka, a twoje dzieci znały Piłsudskiego i wiedziały, że wielkim Polakiem tak. Był? Trudno było... Trudno im było nie znać tego Piłsudskiego, bo u nas w domu, jakby weszła, to byś zobaczył, że on jest na ścianach, wisi na portretach, jest masa książek i tak dalej. Ja to po prostu pamiętam ze swojego domu. I bardzo jestem za to wdzięczny mojemu tacie. Za dom, jaki był, w sensie takim, że właśnie to, o czym mówisz, czyli książki, historia, kultura, to nas wszystko otaczało po prostu w tym domu. To nie było tak, że ojciec przychodzi i mówi, masz tu czytać książkę. Po prostu nie ma zabawek, są same książki historyczne, radź tak sobie z tym. Chociaż, uwaga, ja toczyłem o to boje. I to wcale nie było takie łatwe. Właśnie w świecie, w którym już są, nie wiem, gry komputerowe i masę różnych fajnych rozrywek, które się pojawiają. Jak teraz nakłonić te dzieciaki, żeby
po te książki, które nawet w domu są, a większość tak jest, nazwijmy to, książek dorosłych, w związku z czym kupowałem im książki młodzieżowe, jak ich nakłonić do czytania. A właśnie, to było ciekawe, bo zapytałaś o tą trylogię. Z trylogią nie jest łatwo, bo jak próbowałem ich nakłonić do czytania trylogii, to się okazało, zresztą nie tylko ich, bo to już jest kwestia taka pokoleniowa, że język Sienkiewicza już jest tak trudny dla wtedy młodzieży, a obecnie młodzieży to już w ogóle, że no prawie że ze słownikiem jakimś trzeba by to czytać. Okay. No bo co to są olstry, tak? I dlaczego... Dlaczego nikt nie przetłumaczył tej książki na polski? No tak, do tego jeszcze łacina tam się pojawia i tak dalej, i tak dalej. No i przyznam ci się szczerze, że wymyśliłem w domu pewien system. Do dzisiaj to opowiadamy ze śmiechem. Wszyscy sobie to w domu opowiadamy, przypominamy sobie te słodkie czasy, kiedy u nas w domu była waluta wewnętrzna, domowa. Nazywało się to, uważaj, łysolary. Okej, myślałam. Łysolary. Łysolary. Chłopcy zamiast kieszonkowego, znaczy nie dostawali kieszonkowego jako takiego, że po prostu dostajesz kieszonkowe, tylko mogli niejako sobie zarobić. W bardzo różny sposób. No i myśmy się z nimi dogadali, że jest cały taki system, w którym oni mogą te łysolary, czyli taką walutę, którą można wymienić teraz na złotówki. Można zarobić w bardzo różny sposób. No nie wiem, pomagając mamie na przykład, tak, wynoszenie śmieci, pójście z psem i tak dalej. Wszystko jest taką drogą, ale uwaga, niezwykle cenne tam było czytanie. Niezwykle. Płaciliście dzieciom za czytanie, tak? Trochę tak to można nazwać, takim przekupstwem. Ale, musimy zobaczyć, gdzie te dzieci teraz są, prawda? Obaj Ale teraz uważaj. Okazało się, że w wielu przypadkach to był tylko impuls. To dawało tylko takie coś, żeby zacząć. No tak. Że jak złapali Harry'ego Pottera, to się okazało, no bo wtedy Harry Potter był bardzo modny, że tu nie trzeba... Harry'ego się łyka po prostu. No pewnie, że tu nie trzeba namawiać siłą i tak dalej, bo to jest po prostu pasjonujące. No i tak było z wieloma różnymi... Zarabianie pieniędzy może być przyjemne, przynajmniej więc, 100 dolarów. Więc to jest w ogóle bardzo przyjemne i to jest bardzo fajne. No i tak oni zaczęli czytać. I ja się z tego strasznie cieszę. Znaczy bardzo się cieszę z tego, że oni... czytali książki, nazwijmy to młodzieżowe, chłopięce, idąc od właśnie Winnetou, Old Shorthanda, Tomka w Krainie Kangurów i całą taką literaturę młodzieżową, bo myślę, że ona jest bardzo ważna i że brak tej literatury jest przyczynkiem do... właśnie osłabiania nie tylko więzi, ale takich różnych rzeczy, które w młodym człowieku mogą się fajnie wykształcić. A dlaczego? Dlatego tak sobie myślę, że wszystkie te książki, poza tym, że rozbudzają ciekawość świata, że uczą języka, uczą geografii, uczą wielu rzeczy, których się nie dowiesz po prostu znikąd, ale one opisują poprzez właśnie świat wyobraźni, wtoczy się bardzo mocno w to i gra tego nie da, żadna. One poprzez utożsamienie, pójście za bohaterem, uczą postaw. Uczą postaw, wyborów. One opowiadają o tym, dlaczego warto takim być, a nie innym. I właściwie cały kanon tej młodzieżowej literatury dokładnie taki jest. Czy weźmiemy sobie Winnetou, czy Old Shorthanda, no to o czym jest w ogóle? Czy tak naprawdę tam chodzi tylko o to, że biegają ze sobą Indianie i kowboje? No nie. Honorowi, prawda? Nie, tam jest jakiś honor, tam jest jakiś... ale tam jest też... przygoda. Oraz przyjaźń, lojalność. To są takie rzeczy, których nie da się nauczyć, mówiąc komuś, bądź lojalny. Wobec w swoim życiu później bądź lojalny wobec swoich przyjaciół, ludzi, z którymi pracujesz. To musisz zaszczepić, prawda? Nie, to jest książka o lojalności, tylko to są przygody. To są przygody, a tam się nagle okazuje, że ja, będąc tym Old Shorthandem, uczę się
uczy się po prostu postaw. I potem zapomnę o tym, że to czytałem. Znaczy zapomnę, no w sensie nie będę myślał o tym, że to dlatego... Teraz się zachowam tak, bo w książce było tak. I to dlatego nagle zostanę z kimś tu, gdzie jestem, nawet jeśli to mi przyniesie dla świata stratę, ale ja wewnętrznie będę miał poczucie, że jestem tu, gdzie powinienem być, czy na przykład z tym, z kim powinienem być, bo tak mi każe ten głos od środka. No i myślę sobie, że to wszystko, co myśmy gdzieś wokół robili, ja dlatego jestem tak szczęśliwy zresztą, jak patrzę na moich obu synów, co oni robią w życiu. Bardzo. I jestem bardzo za to wdzięczny, jacy oni są. Bardzo za to dziękuję, że tacy są. I dziękuję też za to, że są wolni, że myślą w sposób wolny, bo tego też ich uczyliśmy. Żeby nauczyli się myśleć samemu. W każdym razie, jak patrzę na to, to się okazuje, że to wszystko, co myśleliśmy, że może zostanie, czy nie zostanie, to jednak zostaje. Że te różne rzeczy, które nawet im się w danym momencie nie podobały, na przykład opery słuchaliśmy. Nie, no dla młodego człowieka. Ale płaciliście im za to, że siedzieli i słuchali? No, ojciec, który słucha, nie, to już nie. To zresztą starsi już byli wtedy, więc to już nie były żadne Wysolary, bo Wysolary to było, jak oni byli tacy mali, tak? Jeszcze, no później już bez przesady, no później to już był dość dojrzały kontakt. Później to Bitcoiny się kopie, prawda? Jak byli nastolatkami. No, ale oni tak bokiem na nas patrzyli, na tę operę. Tam czasami próbowaliśmy ich zachęcić, może coś z nami obejrzycie, bo to jest jakaś część świata kultury po prostu, którą nawet jeżeli jakoś super ci się to nie podoba, to warto, żeby to znać, żeby przynajmniej wiedzieć, co to jest za historia Toski, Trawiaty, żeby przynajmniej coś tam brzęczało, jak się powie Mozart, tak? I co to jest za historia Don Giovanniego. No i się okazuje, że oni nagle przy nas tak siadali i oglądali nawet te opery. No, najłatwiej to jest z tymi, od razu poradzę, jak ktoś chce, to najlepiej jest od Rossiniego zacząć i od na przykład Cyrulika Sewilskiego. Z Metu są doskonałe rzeczy, które są tak zabawnie, świetnie, komediowo zrobione, że one mogą wprowadzić w świat opery równie dobrze jak Mozart. No ale w każdym razie oni tego... Oni to słyszeli, nawet jak nie oglądali z nami. To znaczy, bo słyszeli, że my oglądamy, przeszli, usiedli na chwilę, znudzili się, poszli się napić czegoś, wrócili, ale to opera była. No i nagle się okazuje, że potem mają do czego sięgnąć, robiąc teraz filmy, czy pracując gdzieś w telewizji, że nagle oni to mają. To znaczy, że... Z takiego domu wyszli. Że to jednak gdzieś tam zostaje, nie? Zostają takie rzeczy. Zapytałabym cię, czy zamierzacie z żoną jakieś kursy wychowania robić, bo my jesteśmy na takim etapie, że wszyscy się zastanawiają, jak utrzymać z dziećmi kontakt, bo przecież tracimy je i sobie tłumaczymy to wiekiem dorastania. Ja czytałam ostatnio taką książkę, w której autor zwraca uwagę, że jak mąż nie patrzy na żonę i siedzi tylko w telefonie i w ogóle nie zwraca na nią uwagi, to nie dajemy mu szlabanu na internet, tylko się zastanawiamy, czy on ją zdradza. Jak dziecko nie patrzy na swoich rodziców, tylko siedzi cały czas w telefonie, to może zamiast szlabanu trzeba poszukać powodu tego braku relacji. Ale pośledziłam trochę twoją rodzinę w internecie i bardzo mnie ujął wpis Kazimierza. Tato, jestem z ciebie bardzo dumny przy premierze twojego filmu. To jest takie niesamowite. To działa w dwie strony, ale powiedz... Ty ich tak zarażałeś tymi historiami o Polsce? Wracałeś do domu i na przykład opowiadałeś coś? Oni cię prosili o to, żebyś opowiadał więcej? My jesteśmy teraz w domu z moim 5-letnim synem na etapie Misia Wojtka. No bo jak inaczej zacząć Monte Cassino niż Misia? Chciałem powiedzieć parę ważnych rzeczy bardzo. Po pierwsze, wydaje mi się, że oni się obronili przede mną. Rozwiń. Tak jak ja obroniłem się przed moim ojcem. Że to wcale nie jest takie proste. Że ojciec, który jest jakąś osobowością i robi ważne rzeczy, a dzieci się przy tym wychowują, to ten ojciec może być przytłaczający. Ja obstawiam, że wielokrotnie taki byłem.
Że... A że to się mogło skończyć aż niechęcią do historii tak, Polski? Tak, ależ oczywiście. Tak jak przesadzenie z wiarą? W wielu sytuacjach pod tytułem, och, co ja tutaj sobie myślę, jak ja ich wychowam, co im powiem, jakie książki im podsunę, to się mogło też kończyć źle. To znaczy mogłoby się skończyć takim czymś, takim odepchnięciem. A szczególnie, że ja sam doświadczyłem trudnej drogi. Ja jestem synem sławnego ojca. I... bycie synem kogoś, kto jest bardzo znany, a jeszcze w latach 80., kiedy dorastałem, no to tata 80., 90., jeszcze 2000, to był taki szczyt jego sławy, to ja wiem, co to znaczy. I to jest bardzo trudne. To z jednej strony nie ułatwia, otwiera drzwi, to jest jasne, bo nigdzie praktycznie nie jestem anonimowy, ale z drugiej strony to jest bardzo duże obciążenie. Ja z tym obciążeniem się zmagałem. Zmagałem się już w szkole. Na przykład widziałem, że te chłopaki, które są takie tam równe, wiesz, i twarde i tak dalej, patrzą na mnie, ach, to jest ten syneczek wspaniałego ojca. No, jak dostał piątkę z wypracowania, to ciekawe, czy dostał dlatego tę piątkę z wypracowania, że on rzeczywiście napisał dobre wypracowanie, czy też to dlatego, że ma takie, a nie inne nazwisko. I teraz uważaj, samemu człowiek sobie zaczyna zadawać takie pytanie. Czy ja jestem wart? Czy jestem wartościowy? I z tego, co wiem, no bardzo wiele dzieci z takich rodzin, w których jest właśnie znany ojciec, sławny ojciec, ma z tym problemy, kłopoty. Zobacz, ilu synów, córek, synów znanych osób wpada w przeróżne problemy. Używki, narkotyki. To jest trudne do udźwignięcia. W związku z czym teraz, no, w momencie, kiedy sami założyliśmy rodzinę. No ja oczywiście sobie myślałem, nie popełnię różnych błędów, które ojciec... Później słyszy się własnego rodzica. Potem i tak, robię dokładnie to samo i staram się ich właśnie tam zmusić, żeby czytali te trylogie. Podsunąć coś na siłę, to są błędy. Ja wiele takich błędów popełniałem. To nie jest tak, że jakakolwiek droga jest świetną, jedyną, wyjątkową. I tak, ja cały czas się uczyłem, myśmy się uczyli. Myśmy się przez cały czas uczyli. Co więcej, powiem tak, uczymy się cały czas. I cały czas uczymy się ciągle budować z nimi relacje. Nawet w momencie, kiedy oni mają lat 30 prawie już, Tadek, a Kazik 4 lata mniej. A co jest teraz trudne, że tu wtrącę? To jest trudne na przykład, że się nie zgadzacie w jakichś, no, czasami fundamentalnych sprawach, że przez Polskę przetacza się jakaś dyskusja, i nagle się okazuje, że wy mimo swojej bliskości, relacji, siedzicie chociażby po dwóch stronach, no bo to są rodzinne, trudne. Tak bywa. Prawda? Tak bywa, że różnimy się w opiniach na różne tematy polityczne, światopoglądowe. Ale to zostawiacie wtedy, czy rozmawiacie? Mimo, że wiadomo, że nikt nikogo nie przekona. To zależy, wiesz, nie, no to zależy. To zależy od tematu, od chwili i tak dalej. Natomiast jakiekolwiek różnice nie burzą naszych relacji. I o to bardzo dbamy. Natomiast to akurat jest rzeczą, znowu za którą jestem bardzo wdzięczny i bardzo się cieszę, że się tak stało, że każdy z nich ma swoją drogę, że potrafi o tym mówić i że czuje się wolnym człowiekiem. Ta wolność myślenia, myśmy zawsze im poddawali jako coś bardzo, bardzo taką dużą wartość. I cieszę się, że oni taką drogą idą. Ale znowu jest, myślę, ważna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, a która w moim przypadku na pewno była w jakiś sposób błędna jeszcze. I której musiałem się nauczyć. W ogóle cała droga wychowania dzieci, tak sobie myślę, to jest droga przez cały czas, przez błędy i próbę wyciągania wniosków i pójście w jakąś dobrą stronę. No przynajmniej w naszym przypadku tak cały czas było. Na pewno miałem taki problem, czy w pewnym momencie tak mi się wydawało, czy tak bym chciał, żeby właśnie oni byli trochę powtórzeniem mnie.
Znaczy, żeby... Myślę, że wielu rodziców cię w tej chwili rozumie. Żeby byli tacy właśnie... Tacy jak ja, żeby byli. To będzie dobre dla nich, dla naszej rodziny tak i jest. Dla Polski, prawda? Tak jest. No tu się okazuje, że tak nie jest. I nauka tego, żeby zacząć szanować to, że oto mój syn jeden i mój syn drugi po prostu jest piękny i wspaniały taki, jaki jest. Jest dla mnie najpiękniejszą drogą odkrywania ojcostwa. Właśnie kochanie dokładnie taki, jak on jest. Bez próby wymyślenia sobie, jaki powinien być. I myślę, że to jest trudne. Ale kiedy już takie rzeczy się dzieją, to wtedy człowiek rzeczywiście jest szczęśliwy. Więc... Czy ci to zajęło? Nie, to cały czas zajmuje, bo to nie są rzeczy, tak, to jest kolejna chyba ważna sprawa. Z żadną relacją tak nie jest. Że ona osiąga jakiś wspaniały poziom i taki będzie. No to już chyba, to właśnie nas chyba prowadzi do rozwodów, prawda? Że już małżeństwo odhaczone, mamy to, nie, prawda? No, i nie dbamy, nie, więc... To nie ma tak. Nie ma tak, no. To nie ma tak. To znaczy i to może być tak właśnie lepiej, gorzej. To nawet fizycznie czasami tak bywa, tak? Nagle się nie widujemy przez jakiś czas. Nagle tak jakby tracimy kontakt trochę ze sobą, bo każdy z nas ma miliardy spraw. No i nagle dochodzimy do wniosku, o rany, nie widzieliśmy się dosłownie tam już parę tygodni, to spotkajmy się, może u nas, może pójdziemy do knajpy. No ale to z tych rzeczy teraz, bo oni, nie mieszkają u nas już od iluś lat, no to był moment trudny. Ważny, ciekawy, trudny, kiedy w ogóle no, ci chłopcy już na tyle stali się dorośli, dojrzali, że po prostu w ogóle poszli w świat. W sensie mieszkają, mają swoje domy, mieszkania, związki i tak dalej. Ale że musimy o to dbać. I teraz znowu to odwrócę. Tak samo muszę dbać o relacje z moją mamą i z tatą. I znowu to jest trudne w świecie, który jest dookoła, w miliardzie spraw, które się robi. Dzisiaj to, jutro to, teraz tekst muszę napisać, teraz jeszcze artykuł, przygotowuję książkę, a teraz film, a teraz muszę wyjechać, a teraz byłem w Berlinie, a teraz coś tam. I nagle, ale gdzie jest mama? A dlaczego ja nie zadzwoniłem? Co tam u ciebie? Tata, co u ciebie? Telefon. To najprostsze narzędzie, które akurat technologia nam w tej chwili daje, ale samo narzędzie nie wystarcza, bo ja jeszcze muszę zadzwonić. Więc początkiem tej relacji jest to, że ja powinienem dzwonić, ale dzwonić w sensie nie tylko technicznie zadzwonić. Tylko naprawdę być ciekawym, co tam. Tylko zadzwonić. Mhm. Jest jeszcze dla mnie jedno narzędzie budowania relacji z rodziną. Tym narzędziem będzie, tu powiedziałem o telefonie komórkowym, który jest dość powszechnym narzędziem. Tym narzędziem jest dla mnie modlitwa. Nie powinno się mówić chyba o modlitwie publicznej. Dlaczego nie? Myślę, że powinno się mówić. Ale może ja powiem, dlatego że modlitwa jest dla mnie telefonem trochę, który robię do Pana Boga. To jest z mojej strony próba nawiązania kontaktu. To znaczy, tak samo jak nie będzie tego kontaktu z moim tatą, jeśli ja do niego nie zadzwonię, to tak samo nie będzie tego kontaktu, jeśli ja w ten sposób nie zadzwonię. No i teraz jak do niego dzwonię, modląc się, w cudzysłowie dzwonię, to rozmawiam. No i jest pytanie, o kim rozmawiam. Staram się jak najmniej o sobie. W związku z czym rozmawiam o ważnych dla mnie osobach.
Więc w tej modlitwie rozmawiam o tacie, o mamie, o tatku, o Kaziku, o Magdzie, o Ani, o Pawle, o Zosi, o Jadzi i tak po kolei, po każdym z naszej rodziny, po małych dzieciach i tak dalej. I powiem szczerze, że to jedna z najważniejszych rzeczy chyba, ten telefon, który robię, o którym nikt nie wie, no teraz właśnie mówię, że jest. Ten telefon powoduje, że ja o nich w trakcie tej modlitwy myślę. Jeśli to robię codziennie, to już samo to, że to robię, to unoszę taką myśl. Oni ze mną są wtedy, chociaż tego nie wiedzą. Najczęściej śpią wtedy. Ale oni wtedy jakoś tak ze mną są, a przynajmniej ja mam poczucie, że jestem z nimi. I myślę, że to ważny element. W ogóle modlitwa się stała dla nas na różnych etapach elementem integrującym rodzinę. Myśmy się uczyli tego. Ja przeszedłem taką drogę też od bycia dość chłodno, nazwijmy to, korzystającym z dóbr liturgii i tak dalej, do taki rodzaj nawrócenia, tak? Czy poszukiwania. Bardzo, bardzo poszukiwaliśmy. Myśmy bardzo potrzebowali tego. I się okazało, że zresztą to dostaliśmy znowu. Dostaliśmy to do innych ludzi, od niektórych księży, dominikanów, ale myśmy tego chcieli. Myśmy potrzebowali, że nasze życie to jest coś nie tak, że my potrzebujemy więcej. No i na przykład zaczęliśmy się modlić przed jedzeniem. I ja wiem teraz z perspektywy, że to też mógł być jakiś taki, nazwijmy to, użyję takiego słowa, hardcore dla tych naszych dzieci, że tu nagle tata presja po prostu. Będziemy się modlić tam przed jedzeniem, za mamę, za ten. Zaczęli ale zaczęliście modlić, jak oni już byli więksi? Ja nie, jak oni mieli, wiesz co, 10 lat. Ale to nie jest już takie... 10, 6. No to już byli więksi, bo to no jak tak... Tacy, jakby mieli dwa, no już świadomi, to byłoby naturalne. Tak to nagle przychodzi nie, mama, tato i mówi, słuchajcie, no jesteśmy tak. wierzącą rodziną, modlimy się przed jedzeniem, tak, dokładnie, ale wcześniej tak nie było i właśnie na tym polegał no. cały, na tym polega cały problem. Ja nie wiem, czy ja nie przesadziłem wtedy. No i tak sobie wtedy. Coś z rodzicami nie tak? Tak, tak, ale, no ale tak się wtedy wszyscy modliliśmy, ale uwaga, co za tym się, co się stało dzięki temu? Dzięki temu w naszym domu bardzo ważny zrobił się stół. Stół jako jeden z najważniejszych mebli w domu. Miejsce spotkania po prostu. Mhm. Tak jak czasami na współczesne domy patrzę, w których nie ma książek i boleje, to też czasami widzę, że i stołu nie ma i boleje. Bo tak jest architektura. Gdzie się spotkać, jak nie ma stołu? Że jest rodzaj blatu między kuchnią, powiedzmy, a dużym pokojem, albo jest tylko mały stoliczek taki, więc nie ma tego miejsca. Pod tytułem taki stół, przy którym się je obiad. No i myśmy się zaczęli właśnie dzięki temu teraz, między innymi, że zaczęliśmy się modlić przed jedzeniem, to zaczęliśmy na siebie czekać. Nie ma jedzenia pod tytułem biegamy, ja zjem tu, ten. My musimy razem zjeść. A wszystko dzięki temu jednemu czynnikowi pod tytułem, no najpierw chcieliśmy się pomodlić, tak, no ale to teraz musimy zaczekać. Kazik, chodź, bo nie możemy zacząć. A potem dzieci robią awanturę, ale tego, że bez na tego nie zaczekaliście. Nie było. Ej, jeszcze ja, zaczę... jeszcze ja, jeszcze mnie nie ma. No, chodź. No. No i zaczynamy. No i co za tym idzie? No i nagle za tym się robi coś takiego, że no, obiad się robi w ogóle taki ważny. Potem się zrobiło tak, że chłopcy w ogóle pytali czasem, straszną mieli ochotę poczytać książkę w trakcie ubiegania. Najpierz płacił za czytanie książek, a teraz... A nie, no bo tu teraz modlitwy i ten, więc oni... Więc pytali, to do dzisiaj czasami gdzieś przy jakichś obiadach oni ze śmiechem pytają, a jak będzie, tak oficjalnie czy nie?
nieoficjalnie znaczyło, że okej, tak sobie tujemy, a tu czytamy, ale to wynikało z tego, że myśmy próbowali wtedy też zrobić tak, że znowu to będzie puste i jeśli siądziemy przy stole, to ten stół nic nie będzie działał, jak każdy z nas się odetnie. Jaka oczytana rodzina, tylko nie, ze sobą nie rozmawia, prawda? My chcemy ze sobą pobyć. Po prostu chcemy ze sobą pobyć, być przy stole. No i się okazało, że ten stół był ważny i on jest jakimś taką metaforą, tak? Budowanie tego, co możemy zrobić razem w rodzinie. Czyli zacząć celebrować wspólne życie w bardzo taki prosty sposób. Co więcej, to są rzeczy, które być może każdy ma. I każdy je właśnie dokładnie tak robi. Ja nie wiem, jak kto robi. Ja wiem, że u nas tak nie było. Dlatego, że myśmy tak oczywiście tak jadaliśmy, ale tylko co pewien czas, a to niedziela, ale takie normalne życie było bardzo zabiegane i było wrażenie, że każdy żyje trochę w swoim świecie. Chłopcy wrócą ze szkoły, zamkną się w swoim pokoju, cześć, coś tam, tak to. I że my możemy być w jednym mieszkaniu, nawet niedużym, a być osobno. Można być w jednym pokoju i być osobno. No przy tym stole można nawet siedzieć tak jest. W książce. No właśnie i być osobno. W związku z tym, że cały myk polegał na tym, że spróbujmy być razem. I teraz zacząłem sobie o tym myśleć wtedy, tak, co jeszcze mogę zrobić takiego jako tata, żeby być razem. Gdzie z nimi być? Jakby co? Gdzie są te elementy takie? Nauczyć jeździć na rowerze. Jeden z najpiękniejszych momentów w moim życiu, chyba tak mogę porównać do takich właśnie, jak przy porodzie się odbiera dziecko. Myśmy zresztą, w ogóle to jest ciekawe, bo myśmy w latach 90., jak oni się rodzili, Tadek w 93., myśmy byli takimi pionierami w Polsce, wtedy jedni z pierwszych, którzy porody rodzinne. No, początek 90. Teraz to w ogóle... Rodziliście swoją epokę. Wtedy to wszyscy na nas patrzyli, że jesteś nienormalni, bo tu facet się pcha, żeby... Ale wydziwiają, prawda? Facet się pcha, żeby być przy porodzie, czy w ogóle jakiś dziwny. Pytali mnie wszyscy, czy ja tam nie zemdlałem, albo jakiś... Ale ty byłeś synem tego łysiaka, ty musiałeś bulwersować, po prostu w genach zapisane. Wtedy mogłeś się tym tłumaczyć. Tak. No i masz, skupiłem wątek. Co możesz robić, że najpiękniejszy moment nauki jazdy właśnie. Na rowerze? No tak. Co mogę robić, że jazda na rowerze, czego też nigdy nie zapomnę, Kazia, który biegnę koło niego. To zresztą był piękny moment, między innymi, wiesz dlaczego? Bo tam jest kwestia zaufania. No bo jak tam biegałem i biegałem z tym kijem za rowerem, przy tym... Ty krzyczysz puść, a on musi uwierzyć, że naprawdę, że może jechać. A on mi ufa, że ja go trzymam na tym, że nie upadnie, bo ja go trzymam. Trochę tak nie do końca było, bo on jechał, ja puściłem i mu nie powiedziałem. No ale to chyba właśnie tak się uczy jeździć na rowerze, tak, prawda? Tak, tak się uczy jeździć na rowerze, a on jechał. I nagle mu powiedziałem, Kazik, ty jedziesz, a ja cię nie trzymam. I jechał dalej? Jadę, tata, jadę. To jeden z piękniejszych momentów, ale teraz... Błędy, jakie popełniałem. Ja właśnie myślę, że ciekawsze jest mówienie o błędach niż o co tam się udało czy coś. Nie, najciekawsze są właśnie błędy. Błędy, które popełniałem, to było myślenie, jakby próba reżyserowania życia rodziny, bo ja, ojciec, tutaj wymyślę na przykład, jak będzie weekend super. Słuchajcie, jedziemy nad jezioro albo... Wszyscy robimy będą wycieczkę rowerową. Wszyscy będziemy szczęśliwi. Ja byłem w tym euforycznie nastawiony, że będę wspaniałym ojcem, bo wszystkich zabieram na rowery. Ale czy oni chcą? Nie pytałeś? No bo teraz, widzisz, to się robi tak, że jak ja tak zrobię,
to im głupio będzie powiedzieć, nie, nie chcę. Może czasami tak zrobią, ale czasem nie zrobią i nawet pojadą na te rowery, chociaż mi się nie chce jechać na rowery. I 100 razy bardziej woleliby ten dzień spędzić siedząc i oglądając serial w telewizji ze mną. Ale mi się wydaje, że jak ja tak zrobię, to będzie super. Wszyscy będą szczęśliwi. To była dla mnie nauka, ale ja się to znowu tego musiałem dowiedzieć od kogoś, usłyszeć to najpierw. Sam bym tego nie wymyślił. Żeby być, czyli że ja muszę się nauczyć słuchać. Pomimo tego, że to ja jestem ojcem i ten ojciec ma nadać ton, ma... No ty idziesz pierwszy, oni za tobą. Dzieci mają się słuchać. No oczywiście. Nie, to ja mam słuchać. Nie w sensie słuchać. Ty decydować, dzieci, ale możesz słuchać, ale ja dzieci, w sensie co mają do powiedzenia. I to było, myślę, że to było trudne i to była ciekawa nauka. Taka bardzo, bardzo. Jeszcze z takich trudnych rzeczy dla mnie było też to, jak widziałem, jak oni jakby tworzą swoje światy i chcą, żeby one były odrębne i chcą, żeby one były ich tajemnicą. Czyli, że ja powinienem wiedzieć, że w pewnych momentach powinienem powiedzieć, nie zaglądam w to. W sensie, to jest twój kawał życia, ponieważ każdy potrzebuje tak, to znaczy mieć taką przestrzeń totalnie własną i ona jest moja. W związku z tym, żeby się nauczyć tego, że gdzieś jest taki moment w tym czasie dojrzewania ich. Bo do pewnego momentu rodzic z wielu powodów, wydaje mi się, powinien tak robić, tak? To znaczy bardzo mocno wchodzi w życie dziecka, no bo to dziecko jeszcze jest małe. No to rodzic prowadzi. No rodzic musi je poprowadzić, zobaczyć, co ono ma w plecaku, czy ma kanapkę, czy nie ma i w ogóle co tam potrzebuje takiego autorytetu, takiego bardzo bycia bardzo blisko, prawda? No tak, ale potem następuje taka chwila, kiedy tam już jednak powinno się dać tę przestrzeń i wtedy to jest trudne. Znaczy w sensie jeszcze oni są w domu, to jest taki etap liceum, myślę właśnie, etap liceum, czyli takiego już kształtowania się własnego, własnych poglądów trochę, własnych myśli, kolegów, światów, a rodzic może być trochę o to zazdrosny wręcz, tak? Znaczy tu nagle to dziecko jest takie w ogóle... Człowiek wyrósł. Jeszcze robi coś swojego. Z tego, co mówisz, to wychodzi, że trzeba być cały czas bardzo czujnym, najbardziej wobec siebie chyba i swojego zachowania. Ale chciałam cię zapytać, no bo tej historii na pewno było dużo. Zresztą ja niejedną audycję z tobą zrobiłam i powiem ci, że jak słyszę Bitwa Warszawska, to myślę Cud Wisły i mam przed oczami te obrazy, które sobie wyobrażałam, jak opowiadałeś na antenie. I tak samo jest z Monte Cassino, czy najbardziej chyba z tym, jak nawała bolszewicka szła, jeszcze bardziej niż o bitwie. Czy powstanie styczniowe? No, potrafisz opowiadać niesamowicie. Więc myślę, że też takiej fascynacji historią w domu po prostu mogło być, jak się ma kogoś, kto tak opowiada. Miałeś taki moment, że coś zrobiliście razem, że się cieszyłeś, że na przykład oni w czymś uczestniczą, co ty robisz, albo że możesz się ich już poradzić, bo oni są zawodowo też już w takim momencie, że no po prostu ród łysiaków wchodzi do akcji i tutaj już nie ma, że ten jest tego, a to ten łysiak, tylko wy jesteście razem. No tak było chociażby przy Monte Cassino i przy Bitwie Warszawskiej też. Realizowaliśmy statkiem dwa filmy dokumentalne. Jeden to właśnie serial Bitwa Warszawska, 8 odcinków na stulecie Bitwy Warszawskiej i dokument, ostatni rozdział, w którym Tadek też bardzo mi pomógł oraz jego przyjaciele, czyli właściwie cała ekipa, z którą pracowaliśmy, to tak naprawdę ekipa Tadka, jego właśnie operator, z którym on lubi pracować, dźwiękowiec. Teraz ważne pytanie. Pokolenie. Traktujesz go wtedy jak partnera w pracy, czy to jest w końcu... Nie, no to całkowicie. I nie mówisz Tadziu. Nie, skąd? Co więcej, ja... Może to jest ważna rzecz. Nie, ja bardzo dużo się uczę od niego. To jest w ogóle... To jest tak, że absolutnie jako całkowicie jako partnera, w dodatku jako bardzo mądrego chłopaka, od którego po prostu ja mogę dużo wziąć i dużo się nauczyć.
Ty to masz tak w genach, czy... bo to jest chyba dla wielu rodziców trudne, żeby zaakceptować dorosłość swojego dziecka, uznać, że się zna na czymś i że można się jeszcze od niego czegoś dowiedzieć, a nie tłumaczyć mu świat, bo przecież rocznik pokazuje, że my jesteśmy starsi, więc wiemy lepiej. Nie wiem. Trudno mi na to odpowiedzieć. Po prostu tak jest. Wydaje mi się to dość naturalne. A przynajmniej no, taką mam między sobą relację, jednocześnie przyjacielską, kumpelską. Myślę, że to jest ważne. Dotknęliśmy bardzo ważnej rzeczy. Kumpelstwa. Kumpelstwa. Ale od którego momentu? Bo to, Kumpelstwa, które zresztą uważam jest bardzo istotnym elementem mojej relacji z moją kochaną żoną. Ponieważ ona jest dla mnie najlepszą przyjaciółką na świecie. Nie mam takiego drugiego przyjaciela. Czasami do siebie mówimy nawet mój ty przyjacielu, jak właśnie w trylogii. Bo my się po prostu przyjaźnimy, a nawet kumplujemy. I teraz ja uważam, że to jest jakiś bardzo ważny element tych wszystkich relacji, rodzinnych i w ogóle. Kumpelstwo. Że poza tymi tam relacjami, ojciec, syn, góra, dół i tak dalej, to tam musi być kumpel. I tak samo żona, mąż. Że między nami to zetknięcie się takie... Czasami nam się przypomina... Te konserwatywne małżeństwa. Wiesz, czasami nam się przypomina taki rysunek z Asterixa i Obelixa. Był taki rys, którego uwielbiamy wszyscy rodzinnie też. No właśnie, o, to na tym się też... Że macie wszyscy swoje wspólne komiksy, rzeczy. Filmy, seriale, które lubimy. Piszemy do siebie, rozumiesz, co jest, nie wiem, co na Netflixie oglądaliśmy, co... My się po prostu kumplujemy. My w te same gry graliśmy statkiem na Xboxie albo na PlayStation, więc my się kumplujemy w ogóle. Gadamy o książkach, o różnych innych rzeczach. I tam jest taki rysunek, Asterixa uwielbiamy i gdzieś jest taki rysunek w Asterixie, jak oni siedzą, siedzi Obelix i chyba Asterix właśnie i najpierw się gniewali. Potem tacy na burmuszeni usiedli. I Asterix najpierw robi tak, na tym rysunku jest tak buch, buch, tak łokciem go, tak leciutko, ej, no, na zasadzie, no przestań się tak boczyć, nie? A Asterix tak, a Obelix tak chwilę robi, no, no, i robi tak buch, i leci ten Asterix gdzieś daleko, ale oni dzięki temu pyk, pyk, rozwiązują tym stuknięciem całe napięcie, które było. Prostym takim... Ej, po kumpelsku. No i w ogóle to jest super ważne. Tylko wiesz co, poukładajmy to, bo ja mam wrażenie, żeby się kumplować. Że jest taka moda trochę, żeby swoje dziecko nazywać swoim przyjacielem. I robię sobie zdjęcie z 3-letnią córką i piszę moja przyjaciółka. Ja mam tutaj spory dysonans. Znaczy myślę, że moja 3-letnia córka potrzebuje mamy. No tak, ale to 3-letnia. A nie przyjaciółki, prawda? No tak, no tak. Kiedy zaczyna się ten moment, żeby te... Bo jest taki trend, żeby te dzieci wystawiać przed nas. Nie dawać im świata wartości, nie dawać im wskazówek, nie być dla nich azymutem, tylko mówić, wybierz sobie, wszystko sobie wybierz. No i później podwaja nam się liczba samobójstw, prób samobójczych u dzieci, bo one nie mają... Niczego, żadnego no tak, kompasu, niczego. No, ale widzisz, no bo ja mówię... I właśnie o to mi chodzi, żebyśmy to wyjaśnili. No tak, ale ja mówię już o takich relacjach, jednak o takich relacjach już dojrzalszych. No jeszcze do jakiejś takiej epoki liceum, jednak to cały czas było ojciec, dzieci. To nie znaczy, że nie możecie śmiać się z tych samych komiksów, jest, oglądać tych oglądamy te same filmy, czy macie seriale, wspólne światy po prostu? Mamy absolutnie wspólne światy. Mamy wspólne tak zwane zajawki, że nas coś grzeje, że... Ja z moimi chłopakami właśnie tak jak... To ja muszę być trochę chłopakiem czasem po prostu. Odnajdujesz się, prawda? Tak, żeby tam po prostu te zajawki wspólne sobie złapać. No tak, ale jednak cały ten etap powiedzmy takiego dzieciństwa i tak dalej, no co nie, no to raczej jednak relacja właśnie ojciec-dziecko. A ja tutaj mówię
już dalej, tak? Mhm. To znaczy na takim etapie wchodzenia w dorosłość. Że jak idziesz do mieszkania, w którym mieszka twój syn, tak, to nie przychodzisz synka skontrolować, tylko przychodzisz jak do dobrych znajomych i się zachowujesz jak u dobrych znajomych. Herbatę możesz sobie zrobić, ale nie mówisz, słuchajcie, ale tak to się należy, nie trzyma, prawda? Idziemy do knajpy i tak dalej. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, to jest to, co się dzieje między mną i Magdą. Tu jest jeszcze bardzo ważne. To jest niezmiernie ważna rzecz. Czyli relacja między nami, która rzutuje w ogóle na to, co jest dalej, na relacje z dziećmi. I po prostu poprzez tą relację naszą tworzy się cała otoczka, w której oni są. Jeśli ta relacja jest dobra i jeśli my tworzymy taką parę kumpelsko właśnie kochającą się, ale w ogóle obdarzającą się szacunkiem i tak dalej, to wszystko będzie okej. I jeszcze jak do tego, i bardzo w to wierzę, jeszcze jak do tego, do tej rodziny zapraszamy Boga, to wszystko się zaczyna układać. I wtedy bardzo wiele rzeczy dzieje się, bo się dzieje, bo one nie są dlatego, że ja tak wymyśliłem, czy nie wymyśliłem, tylko dlatego, że tak jest dobrze i tak po prostu się rzeczy potoczyły. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Olbrzymia, wspaniała, cudowna rola mojej żony Magdy w tym, jaki jest nasz dom, jakie są nasze dzieci. I po prostu nie byłoby też tych wszystkich relacji, tego wszystkiego dobrego, nie byłoby naszych różnych przemian tych wewnętrznych w domu. Ja uważam czasami, że mnie by nie było, gdyby nie ona. Więc tak naprawdę wszystko ona. Masz jakieś takie marzenie? Bo ten rodzinny wyjazd na Oscary był na pewno niezwykłą przygodą. Robisz filmy z synem. Ja mam cały czas przed oczami ten wpis twojego syna, który pisze, że jest z ciebie dumny. Jak ja bym chciała, żeby mi tak dziecko napisało, dorosłe moje. Masz coś takiego, co jest w planach takich właśnie trochę zawodowo, może pasji, bo mam wrażenie, że twoja praca to twoja pasja, ale też związanych z tym, że może byś jeszcze z chłopakami coś na przykład takiego zrobił? Nie mam takich planów, dlatego że no właśnie zdaje się trochę na to, jak się rzeczy potoczą. Każdy z nas w tej chwili realizuje swoje ścieżki zawodowe. Tadek robi swoje filmy, Kazik pracuje w telewizji. Jeśli się okaże, że gdzieś to się przeplecie, to oczywiście dlaczego nie? Nam się bardzo dobrze ze sobą pracuje, bo się dobrze rozumiemy, ale nie zakładamy nic takiego, ani nie, jakby nie myślimy specjalnie, żeby robić jakieś wspólne projekty, czy nie projekty, nie. To jest, proszę państwa, podejście idealne wręcz. A nie myśleliście z Magdą o jakichś szkoleniach dla rodziców? Bo chciała się zapisać? Nie, już myślałem, czy pytasz, czy my nie powinniśmy pójść na szkolenie. Nie. Nie myśleliśmy. Wiesz, my, ja naprawdę uważam i jeśli to tak zabrzmiało w trakcie tej rozmowy, to chcę bardzo za to przeprosić. Nie, my, wiesz, jak zabrzmiało? Nie wiadomo, co my tam zabrzmiało prostu, tak, jakbyście... Nie, to nieprawda. Jakbyście szli i tak krok po kroku podejmowali decyzje, ale też teraz z perspektywy czasu byli bardzo świadomi tego, jakie decyzje podjęliście. Bo czasami człowiek mówi... To jest przykład babci, która piecze ciasto. Mhm. Babciu, co dodajesz do tego ciasta? A wszystkiego po trochu. I babcia nie potrafi nawet podać przepisu na to naprawdę najcudowniejsze ciasto, bo ona naprawdę jakoś tam, no tak robi to automatycznie, prawda? A wy macie to, że mam wrażenie, że wiecie, co zadziałało, co było dobre, co nie zadziałało, że to jest jakiś skarb. Nie tylko dobrze coś zrobić, ale jeszcze umieć opowiedzieć o przepisie. Na pewno, ale też na pewno, żeby to wszystko znowu już powiedzieć, to trzeba by tu obok posadzić Magdę, Kazika i tatka. I teraz oni powinni... I troszkę brodów by powychodziło. Teraz oni powinni to powiedzieć, bo to była moja część opowieści. To jest ten projekt łysiakowy, który powinien się pokazać. To moja część opowieści, a myślę, że to, co oni by powiedzieli, to byłoby na pewno bardzo cenne, bo bardzo wiele wspaniałych rzeczy wychodzi też od nich. To, że mamy taką relację, to dzięki nim w bardzo dużej mierze, dzięki Magdzie, dzięki Kaziowi i Tadziowi,
Bo to właśnie nie są rzeczy jednostronne, tak? To działa ze wszystkich stron. Relacja to są rzeczy pomiędzy. W związku z czym to, że jest fajnie, to jest fajnie dlatego, że tu po każdej ze stron jest jakaś naturalna chęć do tego, żeby tak było po prostu. Ty mimo całej zawodowej rzeczy, którą robisz, to jesteś taki family guy, prawda? Chyba tak. Proszę Państwa, no więc właśnie, pisarz, dziennikarz, scenarzysta, family guy, Tomasz Łysiak, bardzo serdecznie dziękuję i pozdrowienia dla całej rodziny. Dziękuję. A żonę followuję po prostu, co Państwu też polecam na Twitterze. Magdalenę Łysiak Państwo znajdą, na Tomasza Łysiaka to już wszędzie, bo w moim przypadku jestem w tym kręgu, gdzie to jest ten Łysiak. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Miejsce. Spotkania.